Europejska Agencja Leków rekomenduje dalsze stosowanie szczepionki AstraZeneca. Podawanie preparatów wznawiają Niemcy i Francja. Minister zdrowia przekonuje, że Polska nie uległa histerii. Po wątpliwościach, jakie pojawiły się wokół AstraZeneki, przynajmniej część osób rezygnowała ze szczepień. Nie wiadomo, jak wpłynie to na harmonogram szczepień w Polsce. Być może AstraZeneca będzie podawana wyłącznie chętnym. Europejska Agencja Leków miała zbadać, czy istnieje związek między podaniem szczepionki AstraZeneca a zakrzepami krwi, jakie wystąpiły u niektórych pacjentów. Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna w zapobieganiu COVID-19, a jej korzyści są nadal znacznie większe niż ryzyko. Nie znaleźliśmy dowodów na problem z jakością preparatu lub z którąś z partii. To już oficjalna rekomendacja Europejskiej Agencji Leków, która poinformowała, że nie znalazła dowodów, by to szczepionka wywoływała zakrzepy. Po tej decyzji te kraje, które wcześniej zawiesiły stosowanie preparatów, wznawiają szczepienia. Należy do nich m.in. Francja. Sam dostanę tę szczepionkę po południu, żeby pokazać, że możemy jej w pełni zaufać. Niemcy, które także od dzisiaj ponownie będą szczepić AstraZeneką, powołują się też na inny fragment opinii Europejskiej Agencji Leków. EMA nie znalazła dowodów na związek między szczepieniem i zakrzepami, ale nie potrafi też tego definitywnie wykluczyć. Analiza EMA potwierdza, że słuszne było zawieszenie szczepienia AstraZeneca jako środek zapobiegawczy do czasu przeanalizowania bardzo rzadkich przypadków zakrzepicy. Niemiecki resort zdrowia przypomniał osobom szczepionym, by w przypadku powikłań po szczepieniu zgłaszali się do lekarzy. Z podawania preparatu nawet na chwilę nie wycofała się Polska. Jeżeli podejmujemy decyzję nie pod wpływem emocji, tylko opierając się na faktach, patrząc dokładnie, co się dzieje, to te decyzje są trafione i tak jest również z naszą decyzją o braku zawieszenia szczepienia AstraZeneca. W Polsce tym preparatem szczepione będą m.in. osoby w wieku 67 i 68 lat. Wcześniej preparat otrzymali nauczyciele i osoby w wieku 69 lat. Minister Michał Dworczyk potwierdził, że spora grupa pacjentów zrezygnowała ze szczepienia. Ale do tej pory nie było to zjawisko powszechne. Być może dzisiaj zapadnie decyzja, jak wycofywanie się pacjentów ze szczepień wpłynie na realizację całego programu. Czy nie zmieniamy dotychczas obowiązujących przepisów, harmonogramu działań i planu działania? O skuteczności szczepionki AstraZeneca przekonany jest premier Mateusz Morawiecki. Ona może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa tak dobrze albo niemal tak dobrze jak inne szczepionki. Obok Polski ze szczepienia swoim preparatem nie wycofała się Wielka Brytania. Dziś szczepieniu ma poddać się premier Boris Johnson. Ośrodek, w którym dostanę szczepionkę, używa preparatu AstraZeneca. To ta, którą będę miał. W Europie do tej pory szczepionkę AstraZeneca otrzymało około 20 milionów osób.